Te dwa słowa nie są ze sobą związane, nie są do siebie podobne, nie brzmią podobnie, a mimo to wyglądają tak troszeczkę podobnie, przyznasz? No, wyglądają podobnie, tak? Jak będą ze sobą porządkującą, można by pomyśleć MOD, tak? By to można przeczytać. Modę", no, Pewnie nikt tak nie czyta. Nawet jak ktoś 15 minut uczy się angielskiego, to tak nie czyta. Ale mimo wszystko ktoś mógłby się pomylić. Może tobie by się zdarzyło? Jeżeli tak, to już objaśniam i przedstawiam te dwa słowa. Które, jak zwykle, z tych przedstawianych przeze mnie słów ci się przydadzą. One będą dość często używane. Może nawet codziennie w angielskim. Dlatego lecimy. Najpierw kwestia wymowy. To słowo wymówimy coś w stylu mode. Tak? Mood, jakby tutaj było ły takie. No spróbuj, śmiało. Mode. tak I to słowo oznacza jakiś taki tryb. Tak tak można to słowo jeden do jednego przetłumaczyć. tak Najprościej to tryb, ale też czasem, czasem to będzie rodzaj. tak Jakiś rodzaj czegoś, tryb czegoś. A tak bardziej tryb. Jeden do jednego tłumaczenie to będzie tryb. Na przykład coś działa w jakimś trybie. Za chwilę podamy przykłady, zaś to drugie to będzie mood. Tak mood and mood. You see? Mood. I to drugie, mood, to jest nastrój, tak? To jest humor, można by tak powiedzieć. So what's your mood today? Mógłbym zapytać. What is your mood today? Or what is your today's mood? Czyli jaki masz nastrój, jaki jest Twój dzisiejszy nastrój? I najczęściej odpowiada się, że jest się w jakimś nastroju. Można by też zapytać, are you in a good mood? Are you in a good mood? Czy jesteś w dobrym nastroju? I na przykład jakby mieć zły dzień, to by można powiedzieć You know, I'm not in a good mood. I'm not in a good mood. Czyli nie jestem w nastroju, nie jestem w dobrym nastroju. Or I'm in a fantastic mood. I'm in a fantastic mood. Jestem w świetnym, fantastycznym nastroju. Albo możesz też powiedzieć, I'm not in the mood for, czyli jakby nie jestem w tym konkretnym nastroju do czegoś. I'm not in the mood for talking, tak? Nie jestem w nastroju do rozmawiania. Zaś wracając do tego, mode, czyli jakiś tryb czegoś, no pomyśl, pomyśl, co to może być. Na przykład w telefonie silent mode. Tak, czyli tryb cichy. Can you switch to silent mode? Czy możesz tak, jakby przejść, przełączyć się na tryb cichy? Tak, tak, by ktoś mógł powiedzieć. Oh, your phone is ringing. Could you switch to silent mode? Albo na przykład w jakimś ustawieniu kamery czy aparatu może być night mode, czyli tryb nocny. My camera has a night mode. For low light conditions, czyli mój aparat, bo camera to jest aparat, ma taki tryb nocny do warunków, gdzie jest niskie światło, tak? Jest po prostu low light, czyli no, mało światła. Być może w jakichś innych urządzeniach, na przykład w samochodzie możesz mieć jakiś sport mode, tak, czyli tryb sportowy, albo można by żartobliwie powiedzieć: I'm gonna switch to battle mode, czyli przełączę się na taki tryb bojowy. Bo jakaś tam sytuacja tego wymaga, więc to jest tryb. Ale zaskoczeniem może być taka kwestia: środek komunikacji. Tak nie chodzi, że sam środek, tylko środek jako rodzaj komunikacji. Autobus, pociąg, tramwaj, to też będzie mode. Mode of transportation. Tak można powiedzieć. So, what's your favorite mode of transportation? Czyli jaki jest swój ulubiony, w tym przypadku przetłumaczymy to jako środek komunikacji. Ale taki. Tryb komunikacji też logicznie ma to sens, prawda? Można by powiedzieć, choć pewnie zabrzmi to górnolotnie, you know, I'm not into that mode of transportation. Czyli jakby nie jestem za tym, nie, nie przepadam za tym rodzajem, środkiem komunikacji. Wskazując na przykład na autobus. I zanim to podsumujemy, oczywiście jeżeli materiał Ci się podobał, koniecznie pozostaw coś po sobie, serducha, łapki, udostępnienia, przede wszystkim komentarze, wszystko to mile widziane. Podsumowując, mode to jakiś tryb czegoś, tak? Tryb? W którym możemy się przełączyć, jakiś rodzaj. Mood to nastrój czy też humor, tak ogólnie powiedziany. Myślę, że to proste i teraz, jeżeli wcześniej nie zdarzyło Ci się o tych dwóch słowach słyszeć, lub też zdarzało Ci się mieszać te dwa słowa, to już teraz będziesz o nich wiedzieć. Pozdrawiam cię serdecznie. Cześć.